Hej, hej, witajcie. Dzisiaj zrobimy tak zwany reset day. Po pierwsze dlatego, że zobaczcie, jaka jest pogoda za oknem. Tak się cieszyłam z tego śniegu, wszystko stopniało i jest szaro i w ogóle ktoś ukradł widok. Po drugie, dostałam okres i czuję się fatalnie. Nie, no może fatalnie to ten, ale czuję się taka... Się dziwiłam, czemu nie mogłam w nocy spać, jakoś tak... No, Lola, proszę Cię. Lola ma nową, słuchajcie, zajawkę. Jak ja mam posmarowane stopy, to bardzo to jest smakowite. Lola kocha jeść, lizywać. Wszystko, co jest niejadalne, w mnie bardzo martwi. Możesz zostawić moje stopy? One potrzebują tego, wiesz, kremiku. Słyszę się obrażona, jak jej na coś nie pozwolę tego. Czekam, aż zacznie oczami przewracać i robić tak... Z twarzy też nie zmieniłam. Mieliś mnie po stopach. No więc tak, Lola już się dobrze czuje, co jest bardzo dobrą wiadomością. Znaczy też roznosi ją energia, bo wiecie, ona zawsze ze mną chodziła przynajmniej na jeden taki... no 40 minut godzinny spacer, albo dłuższy, albo dwa takie po godzinie. No a teraz, jak wychodzimy tak na szybkie siku, no to ona po prostu wczoraj tak się długo bawiłyśmy z zabawkami i jak teraz wróciłyśmy ze spaceru, to, o i teraz też tam się bawi. Ja rano wstałam, bo miałam do odebrania paczki w paczkomacie, więc ją zabrałam, no to tam wiecie, 10 minut się przeszła, bo już widziałam, że ją energia rozpiera, więc zrobiłyśmy taki mini krótki spacer. Ja się wykąpałam, wypiłam miód z pyłkiem. W ogóle, słuchajcie, wczoraj zrobiłam sobie złote mleko też, ale najpierw wypiłam sobie tą herbatę. Jak znajdę ją na Allegro, to Wam podlinkuję. Ja ją zamówiłam z Auchan. Najpierw się napiłam tej herbaty i w ogóle jaka ona jest dobra. Jak tą lawendę jakoś tak czuć, ale dobra jest ta herbata, naprawdę jest dobra. I potem wypiłam złote mleko. Słuchajcie, budzik zadzwonił. Hit. Naprawdę. Uwielbiam, ale ta herbata też... więc tak, więc wypiłam pyłek z miodem. Cały czas jestem, wiecie, zdrowe, zdrowe odżywianie. Kto by się spodziewał? U mnie nie. O, nie wiedziałam, że to jest napisane, że ten olej z czarnuszki, nazywany złotem faraonom, dzięki swoim silnym właściwościom prozdrowotnym i kosmetycznym. No, piję cały czas ten olej, cały czas biorę to Biomarin. To jest w ogóle też na odporność bardzo dobre, jeżeli potrzebujecie. I przy AZS, przy chorobach autoimmunologicznych, możecie sobie tam zgooglować ulotkę i poczytać. Tam jest w ogóle dawkowanie przy jakichś ciężkich chorobach, nawet tam chyba 12 tabletek dziennie, a tak to 2 do 4. Ja biorę 2. To jest ok. Więc tak, zawsze zaczynam. Boże, mam loli włos? Nie wiem, co to jest. Zawsze zaczynam tak dzień. Ja po prostu ostatnio, słuchajcie, masowanko, herbatka, złote mleko, suplementy. Nie spodziewaliście się tego po mnie, nie? No ja wiem. Pokażę Wam dwie rzeczy. Jedna już przyszła do mnie wcześniej, ale jej nie rozpakowałam. Zobaczcie, co wyczaiłam na Allegro. To jest rozwiązanie moich problemów i może Waszych też. Szczególnie jak macie psy lub dzieci. Wiecie, co to jest? Spray odblaskowy do zwiększania widoczności. Bezbarwny spray, niewidoczny w świetle dziennym, do stosowania na tekstylia, znika po umyciu. Psikacie tym kurtkę i w dzień wygląda normalnie, a wieczorem jest odblaskiem. A po praniu to się zmywa. Nie wiecie, na ile to też będzie działało. Lola, proszę Cię. Zrobimy sobie test tego. Ale jakby to działało, ja po prostu chcę Loli, wiesz, kurtki tym spsikać.
Bo jak teraz jest ciemno, to jej naprawdę czasami nie widzę i się denerwuję, patrzę, gdzie ona jest. A wiecie, ona nawet jak ją zawołam i przyjdzie, to ona tak cichutko chodzi, że wiecie, ona nie tupie pazurami, że ja po prostu no, nie widzę czasami, gdzie ona jest. Więc tak, takie odkrycie, wrzucę Wam linka. Jest jeszcze taki sam spray trwały na przykład do rowerów. I to jest zajebiste, jak chcecie sobie oznakować rower przed kradzieżą. Bo jak ktoś Wam ukradnie rower, no to się nie będzie spodziewał w dzień, a w nocy to, wiecie, pokaże się na przykład napis czy coś, nie? Więc, no jeżeli to działa, to będzie fajne. 69 zł, nie wiem czy to tyle kosztowało, nie pamiętam. Zamawiam oczywiście z Allegro, zrobimy test. A nie, to jest paragon 49. No właśnie, wydawało mi się, że mniej za to zapłaciłam. Także to. No i przyszedł jeszcze jeden zestaw z Moon System. Który sobie... poprzedni miałam ten dla zodiakalnych ryb. Nie mam, wyniosłam te skarpetki chyba gdzieś. I drugi, to Wam pokazywałam na otwarcie czakry gardła i chcę to w ogóle sobie dzisiaj zrobić. A tutaj mam... Dlaczego nie mogę tego otworzyć? A tak, bo tu jest naklejka. Tu jest, słuchajcie, zestaw do robienia ołtarzyka. I do takiego, wiecie, ołtarzyk to tak może źle brzmi, no ale ciężko to może mieć złe konotacje, ale... Powiem Wam, że ja coś takiego sobie już zrobiłam wcześniej na moje ławy. I tutaj mam książki, karty, kalendarz, kadzidełka, no różne rzeczy. I powiem Wam, że ja mam tak, że czasami na przykład, wiecie, jak jest coś takiego, że wieczorem, nie wiem, jakieś takie myśli Was nachodzą, albo złe, albo dobre i nie wiem, musicie coś przemyśleć i tak potem ochłonąć, to ja, słuchajcie, już leżę w łóżku i na przykład przychodzę tutaj chociaż na chwilę usiąść na futonie, popatrzeć sobie na tą ławę albo podciągam rolety i patrzę za okno i to jest takie naprawdę moje miejsce mocy i takie miejsce i koncentracji, ale też tak jakby zrzucania tych myśli. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale no tak jest. Okej, okay, tutaj dobra, tu jest cała instrukcja, słuchajcie. Wybierz swoje miejsce mocy, nadaj temu znaczenie, poznaj narzędzia. Biała szałwia, świece rytualne, podstawka, dzwoneczek. Dzwonki fantastycznie harmonizują przestrzeń poprzez rozpraszanie negatywnych energii oraz koncentrowanie uwagi podczas rytuału. Rozpoczynając i kończąc dźwiękiem dzwonka każdy rytuał, dodatkowo wprowadzamy element sakrum i łatwiej nam ukierunkowywać pozytywne intencje, na których w danej chwili najbardziej nam zależy. Dobra, będę to, bo tutaj jest... I tutaj mamy tak. Okej, tutaj mamy dzwonek. Tutaj mamy szałwie. Zarąbiste, słuchajcie, są te szałwie od Moon Sister. Ja kiedyś zamawiałam inne z Allegro, ale to się ładnie pali. I tak nie kopci. Nie wiem, niektóre miałam takie, że się kopciły, albo po prostu pełno było tych takich, wiecie, drobinek czarnych na podłodze. Tu mamy drewienka Palo Santo. Na maksa mi się podoba ta podstawka, słuchajcie, zobaczcie. Piękna jest. Właśnie o coś takiego mi chodziło, bo ja nie mam za bardzo na czym właśnie kłaść tych moich różnych rzeczy, tu mam po prostu taki talerz do wszystkiego, który może nie wygląda pięknie, ale nie miałam lepszego pomysłu. Ale to jest takie ładne, że to w ogóle mogło być na biżuterię. Mega mi się ten talerzyk podoba. Dobra, to dziękuję bardzo. To zaraz sobie obejrzę i słuchajcie, robię sobie smoothie bowl. Mam jeszcze jedną drożdżówkę z wczoraj, więc ją zjem, żeby się nie zmarnowała. Oraz tłumacząc sobie, że mam okres tym czysty słodkiego i mogę. Tak, i mam zamiar później pomedytować, pisać w dzienniku, potem poczytać. Tak, dzisiaj będzie taki dzień zdecydowanie. Właśnie zrobię sobie tamten rytuał. Czym jest właśnie? Na czakrę gardła właśnie chcę, bo taka jestem...
czuję po prostu tak mentalnie, że mnie coś tam i właśnie czasami tak mówię, albo nie wiem, plącze mi się język, potrzebuję to oczyścić, taka jestem tu. No serio. Dobra, idę robić, jeszcze wypiję sobie kolagen, o, tu mam więc całą rutynę, cały rytuał o tym, co, kiedy i jak i w jakiej kolejności, więc jeszcze wypiję sobie natto kolagen i zrobię sobie smoothie bowl i drożdżówkę i do tego kawę i będzie super. Także tak, a no chyba nie muszę wam mówić, co to jest Moon Sister, bo chyba wszyscy moi widzowie już wiedzą. No dobra, a moje smoothie bowl zrobię tak, ananas mango, awokado, serek waniliowy, mleko, a i jeszcze banana dodam. No nie, Lola dostała, słuchajcie, do polizania łyżeczkę, znaczy tą szpadłkę po smoothie bowl i zobaczcie, no po prostu lubisz takie, tak? Lubisz, ojejku, ty niedługo będziesz na dwóch łapach chodzić, Lolek. I stam na chwilę z królikiem, bo pani se zje, nie, królik nie interesujący. Zobaczcie, jakie królewskie śniadanie. Więc tutaj mamy moje smoothie bowl z borówkami, malinami i granolą. Lolek nie. Loluś! Ej! No, gdzie ta łapa? Nie wolno! Zobaczcie na to. Nie wolno! Nie. Tu mamy drożdżówkę, tu mamy kawę. A tutaj jeszcze sobie odpalę, słuchajcie, tą świecę. Zielona herbata, bardzo ładnie pachnie i mam ochotę zobaczyć, jak będzie. Tylko może ją trochę odsunę od tej książki. No i tutaj mam mój ten jeden z dzienników, powiedzmy. No i tradycyjnie atomowe nawyki i mindfulness. Dlaczego kopiesz w futonie, powiedz mi? A zamknę cały czas. O, już lepiej widać. Patrzcie, już trochę zeszła ta mgła. Bo rano było tak, że nic nie było widać. No, ale śniegu nie ma, powiedz, Lola. Nie ma. Zobaczcie, jak jest magicznie. Wróciłyśmy ze spaceru. Na zewnątrz jest okropnie. Jest po prostu tak wilgotno, zimno. Masakra, ale włączyłam sobie tutaj lampki. W przedpokoju oczywiście lampki i tylko po jedno światło myszka się tam pali. Jeszcze jest względnie widno za oknem. Kicia, zjadłaś? Nie smakują ci te smaczki, przecież je lubiłaś. Kicia bardzo by chciała dostać jakiegoś smaczka, bo Lola je, ale nic jej nie smakuje, co jej proponuje. Kiedyś je uwielbiała, jak była sushi. Wiecie, może to inną część, proszę bardzo, może taki? Lola, nie wolno. Kot ma swoje smaczki. To nie dla ciebie, wiesz? Patrzcie, się gdzie patrzy. Odejdź, gówniarz. Może teraz zje. No, w każdym razie tak. No nie, gdzie... O, no tak. Lola! Patrzcie. Patrzcie na to. Lola, to nie twoje jest. Tak to wygląda. Też taka fajna mgła. No, kocham te lampki. Mam jeszcze jedne takie. Zastanawiam się, czy ich nie położyć tutaj na tej drugiej półeczce po prostu. I muszę wymienić w solnej żarówkę i w tamtych, bo tam mam jeszcze na pachirze zamotane. Ale teraz mega, jak jest taki półmrok. No chyba zaraz tam jeszcze położę lampki. Będzie mega ładnie. Teraz się boisz kota, tak? Patrzcie, jaki cię pilnuje. A ja, słuchajcie, mogę odtrącić wielki sukces, gdyż tam znajduje się kloryfer, który dawno temu w sumie przestał działać. No i zastanawiałam się, czy wezwać kogoś, ale musiałabym iść do łazienki. Jest zimno i mi się nie chce. Lolek, no czy ja mogę coś powiedzieć? Teraz jesteś dzielna i szczekasz na kota, tak? Więc stwierdziłam, że od czego mamy YouTube'a, nie? I
I tak, udało się. I nie, to nie chodziło o odpowietrzenie, bo odpowietrzać to już umiem dawno. Chodzi o to, że kiedyś coś ciekło z tego kolektora i lokator odkręcił to i nie dało się... Nie będziemy do tego wracać. Mogłabym powiedzieć po prostu facet, ale to by było głupie. Z wielu względów. Cicho bądź. Macie YouTube. Ej, no! Już nie ma nawet tam kota, poszedł sobie. Ty. No więc tak, bo ostatnio powiem wam, że jest trochę zimno. I już tęskniłam za ciepełkiem w łazience. Więc już mam piękny, działający kaloryfer. Zaraz muszę jeszcze tylko wynieść drobiny z jumcy. Kucham cię najbardziej na świecie. Tak, i umyłam tutaj zlewy, znaczy te umywalki. No ja nic nie mam. Nie wiem o co. Na rączki chcesz znowu? Chcesz na rączki, tak? No chodź. Aha, ty chcesz na rączki znowu. A dlaczego? Chcesz się całować, czy co to było? Nie rozumiem intencji. Więc wymyłam tutaj umywalki. Robię w sumie tylko taki szybki, wiecie, porządek. Odkurzyłam tu podłogę. Ten dywanik mało pójdzie do prania, bo tamte dwa są prane. No i tak ogarnęłam z grubsza, jak to się mówi. Sorry, będę tak nagrywać, bo już mi się nie chce tego obracać. Bo mi spadniesz, Lolek. No boisz się kota, czy chcesz iść szczekać na kota? Ja nie wiem. Dobra, czekajcie, puszczę ją. Chodź, idziemy w ogóle stąd może, co? Będzie lepiej, chodź. No chodź. I zaraz będę sobie robić obiad. A świętując moje zwycięstwo, piję sobie... No tak, smaczek. Zakwas buraczany z Lidla. Bardzo on jest dobry, wiecie? Jak lubicie, to polecam. Oho. Lola. Tam miałam taką wielką stertę książek, więc te przeczytane już schowałam tam. Ktoś idzie odtrąbić zwycięstwo. Nastawiłam ten. Nastawiłam pościel, którą zdjęłam wczoraj i zdjęłam ten. Lola! Nie wolno! Patrzcie, jaka zjeżona. Widzicie to? Ktoś tak zjeżył na kota. Pokaż. Pokaż grzbiet. Co ci się dostało? Chodź, pokaż. No już nie masz. On jak się wkurzy, to jest normalnie taki pióropusz tutaj na karku, wiecie, rozwija. On już nie ma. Ale jak się wkurzy, to normalnie... Ej! Rozmawiałyśmy o wchodzeniu na stół, tak? Tak? Lola. Patrzcie, jaka jest w ogóle zadowolona, że kota przegoniła, nie? No więc tak, tu zmontowałam vloga. I co, zaraz będę robić obiad. Rozważałam też to, czy nie pójść do Lidla i nie kupić sobie jakiegoś wina. Ale raz, że nie piję alkoholu i w sumie głupio. Znaczy no, kiedy w tym tygodniu raz wypiłam jeden kieliszek do kolacji. A dwa, że właśnie jest zimno i mi się nie chce, więc piję zakwas buraczany i jest przepyszny. Zaraz wam powiem, jaki zrobię obiad. Właściwie tylko ugotuję. Lola. Smaczek, koniec. To zawsze mnie wybija z rytmu, nie wiem co mówiłam. Aha, mam dosłownie resztkę taką ziemniaków, którą już trzeba zużyć, bo one zaraz tutaj wykiełkują, więc zrobię pire. Tak, po prostu zamiast kaszy dzisiaj będzie pire i to będzie ten taki, wiecie... jak to powiedzieć, mniej fit dodatek. Do tego zrobię tak, jeden kotlet, ten wegetariański z boczniakiem, jeden mielony. Tu mam te, no mówię wam, one są przepyszne, te ogórki kiszone. Czemu? Myślałam, że to przecieka, to jest zaparowane. No naprawdę, smakują jak takie z beczki z ryneczku. A nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło i wszystkie te spaczki były takie sobie.
Będą do tego buraczki zasmażone, będzie kolesław, będzie jeszcze tutaj marchewka, a właśnie wczoraj jeszcze wieczorem miałam ponagrywać, jak będę chować do spiżarni te wszystkie moje zakupy, ale już wczoraj to zrobiłam, więc tutaj zobaczcie, wszystkie zapasy uzupełnione, Nutella, ogórki kiszone, marchewka, tutaj mleko. Tutaj mam jeszcze, tu te rzeczy leżą, bo wiecie co, ja czasami niektóre rzeczy po prostu muszę mieć na wierzchu, bo inaczej nie pamiętam, żeby je zjeść. A, no i tutaj dżemy uzupełniłam, tak. Także spiżarnia jest już zabezpieczona. No, także będzie do tego jeszcze marcheweczka z groszkiem, więc będzie obiad na wypasie. I zastanawiałam się, czy nie zrobić pire z kefirem. To mogłoby być dobre. Zamiast mleka. Chyba tak zrobię, wiecie? I dam wam znać. Więc właściwie tylko obiorę ziemniaczki i... obiorę ziemniaczki i ugotuję i już. No więc tak. Jakoś nie wiem. Tam po prostu przez to... dobra, bo pomyślałam w głowie, a nie powiedziałam. Jakoś tak sprzątam i cały czas mam bałagan. Wszędzie jakoś leżą rzeczy. A w ogóle tam, przez to, że te zabawki Loli, już nawet ich nie sprzątam, bo co je włożę do koszyka, to ona i tak je wyciąga. Ale to jakoś tak wizualnie, wiecie, jest bałagana. Ja lubię mieć tak, wiecie, czysto i nic nie ma. Tam też na stole leży to, to coś do kręgosłupa, co jest zajebiste. Uwielbiam to, mega mi to pomaga na plecy. Ale nie może leżeć na podłodze, bo Lola to obgryza. Więc no, tak to wygląda. Dobra, ja słuchajcie... jeszcze się odwrócę, wskakuję pod prysznic, zrobię sobie w ogóle jakiś peeling, może jakiś balsam do ciała, jakieś różne rzeczy takie, nie wiem, jakoś tak mam ochotę się wysmarować różnymi rzeczami i potem zrobię sobie kolację, obiadę kolację. I chcę zrobić sobie ten rytuał z Moon Sister na właśnie na tą czakrę gardła, więc sobie tutaj go Lola wyjęłam, ogłuchnę z nią kiedyś. A i jakiś jest fajny nowy serial na Netflixie, taki sensacyjny, Plan lekcji chyba, czy coś, widziałam reklamę, mam nadzieję, że on już jest, bo ja czasami wam tak zobaczę reklamę i wam mówię, że chcę to zobaczyć, to jest, a tego nie ma, ale jak będzie, to sobie to pooglądam. No i może dzisiaj spróbuję tego, jak nie piję wina, to może to. O, dobra, to ja sobie dopijam zakwas, zrobię sobie ocet, bo ocet powinno się pić tak 15 minut przed posiłkiem. No, czyli jak się wykąpię, to będzie akurat. Uciecham. No dobra, tutaj palę sobie świecę z tego zestawu na czakrę gardła. Wcześniej paliłam olejek i kadzidło. Bardzo ładnie. Nie, to nie jest ten. To jest ten. Ten. Bardzo ładnie pachnie ten olejek. Ja teraz palę świecę z tego zestawu. I załadowałam już zmywarkę. Najpierw rozładowałam to, co mokre, położyłam na suszarce. Załadowałam tutaj, bo ja po prostu nie mogę żyć, słuchajcie, z garami na blacie się tak źle czuję, jak idę spać, a nie wiem, na przykład coś mi się nie zmieściło do zmywarki. Co robisz, kochanie? Dlaczego drapiesz w podłodze? Zabawa, przynieś piłkę. Nie mogę Loli tego. Przynieś piłkę. Zabawa. Loluś, zabawa, zacz. Piłkę przynieś. No przynieś, to. Piłkę przynieś. Przynieś, to ci rzucę. Będzie zabawa. Chcesz zabawa? Przecież lubisz, jak ci rzucam piłkę. Widzę, że nie wiem, co mi chodzi. No przynieś piłeczkę. Przynieś, ja nie będę po nią szła. Lola, przynieś piłkę. Uff. Brawo, tak! No przynieś piłkę, daj! Brawo! Daj, przynieś piłkę. No przynieś piłkę.
Przynieś piłkę, to będzie zabawa, to ci rzucę. Brawo, pięknie, teraz daj. Daj, to rzucę. Zabawa! No przynieś, przynieś. Przynieś piłkę. Brawo, no teraz daj. Dawaj, dawaj. Zabawa! Przynieś. Daj. No daj. Dawaj, dawaj, dawaj. Oddaj piłkę. No ja wiem, ale zły pies, o Jezu! Boicie się? Na pewno się boją, dobra. Teraz 3-4, Lola wygrała, jeee, wygrałaś! Pani nie utrzymała piłki pod mocą naporu psa. No, brawo! Brawo Lola, zaraz jak ona jest dumna. No daj, a teraz rzucę. Zabawa! Pięknie, jesteś bardzo mądrym psem. Pięknie, no daj. Przynieś. Brawo. Brawo, puść. Daj, 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 daj. Zabawa! Przynieś. Przynieś. Super! Super Lola. Zabawa ostatnia i idę robić obiad. No już na razie koniec, dobra? Idę gotować. Pobaw się sama. Matka idzie kotlety robić. A właśnie, wiem co chciałam wam pokazać. Dzisiaj wyciągnęłam coś takiego ze skrzynki i tu są różne, czekajcie, tu dymi, oszczędności. I na przykład tu jest napisane, że gotuj pod przykrywką, oszczędzisz 85% energii. Ja prawie zawsze bez, bo boję się, że mi wykipi. O, zamontuj perlator, ja to mam. Oszczędzisz 60 zł miesięcznie. Słuchajcie, ja mam bardzo duże zwroty za wodę dzięki temu. Termostat mam, co to było? Zmień regulację okien na tryb zimowy. Też to googlowałam i u mnie z tego, ja mam takie, o których się nie da tak zrobić. Żarówki mam energooszczędne, obniżyłam temperaturę w mieszkaniu, weź szybki prysznic, zawsze biorę. Wyłącz sprzęt RTV, nie używam w ogóle. Zamontuj czujnik ruchu. No, także słuchajcie, z takich ciekawostek i tutaj już obrałam ziemniaki i gotuję. Tutaj zaraz będę smażyć te kotlety. Tutaj mam marchewkę z groszkiem, rozpakowałam te ogóreczki, bo ja zawsze wkładam do pojemnika, więc będzie buraczek, marchewka, jeden kotlet taki, jeden taki i zrobię do tego pireskę firem. I ogórek kiszony. I to po prostu taki będzie dzisiaj obiad. Co wcinasz? Co ty wcinasz? Co to jest? A, ja wiem co to jest. To, słuchajcie, ciasteczko, które dostała w lecznicy. I w lecznicy go nie chciała zjeść, w taksówce go nie chciała zjeść. Potem po powrocie do domu też go nie chciała jeść i ono tam leżało cały czas. I teraz nagle jest dobre. Już chyba z lecznicą nie kojarzy, bo pani w recepcji dała, wiecie? Ale Lola nie była zainteresowana. To nie jest dla ciebie, to jest moja zabawka. Wiecie co ja robię? Nastawiam sobie kuchenkę mikrofalową. Na 5 minut. Lolek! I w tym czasie sobie, bo powinno się zaczynać od 5 minut. No patrzcie na to. I w tym czasie, jak gotują mi się ziemniaki, smażą mi się kotlety i podgrzewają mi się marchewka i buraczki w mikrofali, podrapiesz mnie. To leżę na tym. Tylko ktoś mi przeszkadza. Ciężko się zrelaksować. Widzicie, ona myśli, że to jest zabawa. No to... Loluś, pani teraz leży, wiesz? Wiesz? Polecam wam to.
Czemu się trzęsiesz? Wszystko dobrze. No zaraz, musisz poczekać. Napełniłam, znaczy ten, nałożyłam jej chrupki na matę węchową. Często tak robię, żeby w spokoju zjeść obiad. Zaraz, musisz poczekać. Musisz poczekać. No wiem, że o to ci chodzi. Ja wiem, o co ci chodzi. O, i tak nie robimy. Tak, to sobie idę. Dobra, muszę się tu zająć swoimi smaczkami, bo zaraz tu wszystko zjaram, Lola. No. Po prostu idzie przyciski naciskać, zobaczcie. To nie siku przycisk, Lola. Dobra, moja obiad o kolacji jest gotowa. I teraz... Smaczek, zabawa. Smaczek, zabawa to jest, Loluś. Już ci daję. Pies był taki nieszczęśliwy, niecierpliwy. Proszę. No dobra, i powiem wam tak. Pire z kefirem jest spoko, jeżeli lubicie kwaśne rzeczy, ale chyba wolę z mlekiem. Bo jest takie kwaskowate. Ale jestem ciekawa tego kotleta z boczniaków, z czego on był? Z boczniaków, z marchewki. Naprawdę dobry. Smakuje trochę jak placki ziemniaczane. One są za szą. Naprawdę spoko. No co, Ludku. Dobra, ja już, słuchajcie, mam tu przygotowywane orzechy. Kupuję teraz różne orzechy z Lidla i je mieszam. I powiem wam, że myślałam o tym ptasim mleczku, które tam leży z krówką. I wiecie, że nie mam na nie ochoty. Naprawdę, coś mi się stało i po prostu tylko na zdrowe rzeczy mam ochotę. Tak, Loluś? Potwierdzasz? Potwierdzasz? Tak jest? No. A czy ja wam mówiłam o tym, że pistacje mają niski indeks glikemiczny i dobrze je jeść wieczorem, bo wspomagają produkcję melatoniny i lepiej się po nich śpi, wiecie? Więc tutaj mam orzechy brazylijskie, pistacje, a trzecie to jest jakaś mieszanka z makadamia. No. Tu mam herbatę, tutaj palę świecę ochronną od Moon Sister. No właśnie, zaraz będzie jeszcze rytuał mój. Serio, dzięki. Ja tego nie widziałam. Z moim masażerkiem, który uwielbiam. Słuchajcie, ja naprawdę widzę mega efekty po tym. Mój podbródek dużo lepiej wygląda, niż wyglądał. Serio, serio. Więc jak macie ochotę, to wam wrzucam linka pod spodem, bo za te pieniądze to naprawdę żal nie kupić. Mój masażer, Lola, to nie jest zabawka. No, także... Zobaczcie, jak jest fajnie. Uwielbiam światełka wszystkie. O, tak za oknem. W ogóle dzisiaj w nocy ma padać śnieg niby znowu. Ciekawe, czy to się sprawdzi. No i tutaj najładniej wygląda ten kominek. I powiem wam, że dzisiaj tu jest tak fajnie, że śpię na futonie. Jakoś ostatnio, nie wiem, miałam fazę na sypialni, a teraz zamierzam tutaj spać. I też jak śpię tutaj, przepraszam, bo
to wcześniej się budzę, bo wcześniej się robi jasno. Bo w sypialni mam wszystko zaciemnione. Chrupka sobie przyniosłaś? No i powiem wam, że dzisiaj to był taki reset day. W sumie tylko sobie leżałam, oglądałam, czytałam. No, trochę posprzątałam, zrobiłam obiad. Ale jakoś generalnie bez większych ekscesów. I taki reset day był mi potrzebny też tak mentalnie, wiecie, żeby nie nakładać na siebie jakiejś presji. A już mam takie pomysły, że gdzieś pójdę, a coś zrobię, a ten. Easy. Trzeba mieć czasami taki dzień. Nie zawsze musimy być super produktywni. No, także teraz się pomasuję, wypiję herbatę. Potem zrobię sobie złote mleko. Mam zamiar je codziennie pić. I jak będzie mi się chciało spać, to pójdę. Ale też bez, wiecie, bez ciśnienia już się tak nie wyczuję na przykład. O, cześć kocie. Jak, nie wiem, kiedyś, że poszło już jest 23, jeszcze nie śpię, 24 jeszcze nie śpię, pierwsze. No trudno, no nie wiem, na przykład, który jest niedziela, o której zasnę, to zasnę, o której wstanę, to wstanę, tak? Jakie to jest przyjemne. I naprawdę mam wrażenie, że moja buzia lepiej wygląda, wiecie? W sensie tutaj podbródek. O, i tutaj to miejsce. No na maksa to uwielbiam, serio, po prostu odkrycie roku. Dzięki ci Allegro za dostępność tych wszystkich wspaniałych rzeczy. I tu na skronie w ogóle, wiecie, że też jak mnie czasami tutaj boli głowa, to jak sobie masuję, to też mam wrażenie, że mi to pomaga. Dobra kochani, także ja jeszcze tutaj poleżę, pomasuję i będę sobie coś już oglądać na spokojnie. Ostatnio też robię tak, że wyłączam i w ciągu dnia i wieczorem telefon w tryb samolotowy i to mi, powiem wam, przypomina, żeby z niego nie korzystać, bo jak go nawet odruchowo biorę do ręki, ja mam niestety taki odruch, to jak patrzę, że jest tryb samolotowy, to wiem, żeby z niego nie korzystać, bo tak to naprawdę godziny traciłam. No na Instagramie głównie, nie? Niestety to wciąga i można spędzić kilka godzin na Instagramie, więc już zdecydowanie tak nie robię. Także już mam włączony na tryb samolotowy i przed snem nie dotykam telefonu i po obudzeniu zaraz też nie włączam telefonu. Dobra kochani, ja się żegnam z wami. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa.